Ja przyjechałem na Śląsk w 77 roku w połowie stycznia. Po połowie stycznia. Rozpocząłem pracę w kopalni Manifest Lipcowy. Zmusiła mnie do tego sytuacja życiowa. Konkretnie chodziło o możliwość uzyskania mieszkania. To był jeden z podstawowych argumentów. Tutaj pierwsze mieszkanie, co prawda małe, ale otrzymałem w 77 roku. Już na początku grudnia mieszkałem w swoim małym mieszkaniu, a w miejscu, z którego przyjechałem, czyli w Grudziądzu, musiałbym czekać na to mieszkanie 10-12 lat, na jakiekolwiek mieszkanie. Więc to był jeden z powodów. A druga sprawa, mam tutaj rodzinę na Śląsku i ci ludzie w jakiś sposób, ten człowiek w jakiś sposób mnie zachęcił i przede wszystkim miałem możliwość też wykazania czy pokazania swoich kompetencji, może w inny sposób to powiem, w miejscu, gdzie mieszkałem, nasycenie powiedzmy ludźmi z jakimiś tam kwalifikacjami było znaczące, tutaj nie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, to co powiedziałem wcześniej, mieszkanie, większe zarobki i jakby to powiedzieć, większa możliwość trochę łatwiejszego życia i bardziej zasobnego. Poza tym też tutaj na Śląsku było trochę inaczej niż w całej Polsce. Była możliwość lepszego, przede wszystkim było lepsze zaopatrzenie. Mimo wszystko, mimo tego, co było w Polsce, to tutaj było zdecydowanie lepiej. Ale to była jedna strona medalu. Druga strona, jak zacząłem pracę w kopalni, to okazało się, że to takie kolorowe nie jest. Po pierwsze, doświadczyłem i doświadczałem w pewnym sensie niewolniczej pracy, bo praca w soboty, w niedzielę, o sobotach nawet nie wspominam, ale praca w niedzielę to był obowiązek. Było tak, że w przeciągu roku mieliśmy tak zwanych 12 niedziel planowych. Co to znaczyło? Ano jakiś osioł gdzieś tam na jakimś forum, to się nazywało konferencja samorządu robotniczego, wyskoczył i my, górnicy kopalni Manifest Lipcowy, będziemy pracować dla, i tutaj argumentacja, 12 niedziel po to, żeby, i znowu argumentacja. No i tym sposobem mieliśmy 12 niedziel, których trzeba było, był obowiązek pracowania, jeżeli nie, no to wtedy miało się tak zwaną bumelę. I za taką bumelę traciło się wszelkie przywileje, nazwijmy to przywileje górnicze, które jednak w wymiarze finansowym były ważące. A potem jakiś drugi osioł gdzieś tam się znowu na jakimś gremium wyrwał i mówił, my górnicy na apel załogi będziemy pracowali następne 12 niedziel. Czyli w tym momencie mamy już 24 niedziele. Więc prawie pół roku praca bez odpoczynku. Chyba że się człowiek ratował jakimś chorobowym, ale to wtedy znowu stracił, bo żeby dostać tak zwaną 14 pensję, to wolno było mieć w ciągu roku 6 dni chorobowego. Jeżeli ktoś przekroczył nawet o jeden dzień, to tracił tak zwaną 14 pensję, a ta 14 pensja była równoważna miesięcznemu wynagrodzeniu, więc to był znowu taki cios dla budżetu. Ja stosunkowo szybko, trudno to nazwać, awansowałem, przeszedłem do pracy w dozorze. Bo już, prawdę mówiąc, w roku 78, czyli właściwie nawet niespełna rok, gdzie w 77 roku zmuszono mnie, to był w pewnym sensie przymus. Ja pracowałem na początku jako ślusarz, no ale obserwowano mnie bardzo mocno. I okazało się, że ktoś tam stwierdził, że moje kompetencje akurat
na tej pozycji w kopalni są niedostatecznie wykorzystane i poproszono mnie, zmuszono. Argument był prosty. Ojczyzna wykształciła, więc bardzo proszę kolego, od jutra. Udało mi się przez chyba 6 tygodni jeszcze jakoś unikać tej pracy, bo właściwie mi się za bardzo nie chciało z prostej przyczyny. Finansowo, jako ślusarz, zarabiałem więcej niż jako osoba dozoru. Wiedziałem o tym, że tak będzie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, jako pracownik fizyczny miałem trochę więcej luzu. Miałem więcej, jakby to powiedzieć, możliwości wyboru tego, co jakby w związku z pracą w kopalni było jakby na określonej grupie zawodowej wymuszane. No ale w końcu mnie i tak dopadli, czyli już na jesieni, późną jesienią 1977 roku zacząłem pracować jako osoba dozoru. Zatwierdzenie, no i tyle. I tak się zaczęła moja, nazwijmy to, kariera zawodowa w dozorze na kopalni Manifest Lipcowy. Pierwsze mieszkanie dostałem, tak jak powiedziałem wcześniej, w grudniu. W grudniu już mieszkałem u siebie. Drugie mieszkanie dostałem już takie docelowe w 79 roku w kwietniu, czyli faktycznie półtora roku po, nawet niecałe półtora roku po rozpoczęciu mojej pracy już miałem docelowe mieszkanie, czyli jakby to powiedzieć od strony życia rodzinnego. Miałem już jakąś stabilizację, miałem bazę, która była dla mnie na tamten czas satysfakcjonująca. No i tak tym sposobem to trwaliśmy do roku 80. Oczywiście wracając jeszcze jakby do samego sposobu życia, szaro-buro, błoto, miasta były budowane, prawdę mówiąc, na takich bagnach, więc był taki moment, gdzie, a to jeszcze w Jastrzębiu, gdzie wychodząc z domu do pracy, to wychodząc z domu, wychodziłem w gumowcach, bo mogłem się utopić w butach, więc trzeba było po jakimś czasie, prawda, przechodząc przez te bagna, przez te błota, bo tak było budowane, że kończył się blok, kończył się chodnik, a dalej to już była tylko i wyłącznie pułapka z błota. Trzeba było potem te gumaki zdjąć, założyć buty i jechać do pracy. Ale też trzeba przyznać, że trochę nam było łatwiej niż w reszcie Polski, jeżeli chodzi o zaopatrzenie. I było też tak, że rodzina, która mnie odwiedzała na Śląsku, no to tu przyjeżdżali i robili przeogromne zakupy, bo można było dostać to, czego gdzieś tam w Polsce nie było. Była to oczywiście polityka, celowa polityka, bo jednak takim elementem produkcji, który takim elementem do sprzedaży na eksport był węgiel. Węgiel w tamtym czasie, jeżeli dobrze pamiętam, koksowy kosztował 82 do 90 dolarów, a my jako górnicy zarabialiśmy 1 dolara na dniówkę. Więc, a kopalnia wydobywała w granicach 10,5, 11,5 tysiąca ton węgla, takiego, który można było sprzedać. No więc proste liczenie, wystarczyło 3,5 dnia, 4 dni maksymalnie i można było zapłacić całą załogę. Więc dbanie o to, żeby gdzieś w tej społeczności działo się trochę lepiej niż gdzie indziej, no było oczywiste.